Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, Dariusz Woźniak. Witam w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, jak obniżyć koszty eksploatacji samochodu, czyli czy montaż instalacji gazowej wciąż jest opłacalny. Zapraszam. Na dzień dzisiejszy koszty benzyny do paliwa LPG wciąż są korzystne na rzecz LPG, dlatego wielu z Państwa na pewno zastanawia się, czy montaż instalacji jest wciąż opłacalny. Pierwsze pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, to jest, czy nasz silnik nadaje się do takiej instalacji. Z tym pytaniem należałoby się udać do warsztatu zajmującego się montażem takich instalacji, zapytać doświadczonych fachowców, czy dany silnik, który akurat mamy w naszym pojeździe, nadaje się. Choć większość mechaników mówi, że każdy samochód można praktycznie zagazować, ale są pewne oczywiście wyjątki od tej reguły, dlatego warto udać się do warsztatu, żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno niezbędnym elementem, aby ta instalacja dobrze działała w naszym samochodzie, jest ogólny stan techniczny, szczególnie jednostki właśnie napędowej, instalacji elektrycznej, wszystko odpowiedzialne za jej pracę. Z tego względu, że instalacja gazowa cała to nie jest odrębna rzecz, ona współpracuje z całą instalacją będącą odpowiedzialną za pracę silnika. Dlatego gdy nasz silnik ma jakieś usterki, bolączki, na pewno nie będzie również dobrze pracować na gazie, jeżeli nie pracuje dobrze na benzynie. Także przed montażem na pewno trzeba usunąć wszelkie usterki. Sam montaż instalacji gazowej jest to dość mocna ingerencja w budowę naszego samochodu. Także przed takim montażem warto przekalkulować, kiedy nam się taka inwestycja zwróci. Na przykładzie trzech aut widzą Państwo, jaki jest mniej więcej oczywiście koszt montażu instalacji gazowej. Ile auto zużywa na benzynie, ile prawdopodobnie będzie zużywać na gazie, jakie są z tego tytułu oszczędności i po jakim czasie możemy liczyć na zwrot inwestycji. Oczywiście zwrot najlepiej liczyć poprzez przejechane kilometry, dlatego w zależności od tego, ile rocznie przejeżdżamy kilometrów, po takim czasie może nam się inwestycja zwrócić. Proszę również pamiętać, że sam montaż instalacji gazowej to nie jest jedyny koszt, który musimy ponieść. Proszę pamiętać, że taka instalacja jak wszystko, cały samochód wymaga regularnego serwisu. Najczęściej co około 10 tysięcy kilometrów należy wymienić filterki, podpiąć komputer diagnostyczny, sprawdzić szczelność instalacji. Takie serwisy. Takie usługi oczywiście wykonamy zawsze w serwisie montującym bądź innym autoryzowanym do naszej instalacji. Regularnym kosztem większym dla nas będą także coroczne badania techniczne wykonywane w okręgowych stacjach kontroli pojazdów. Jak na przykład dla samochodu bez instalacji taki koszt wynosi chyba, jak dobrze pamiętam, około 98 zł, tak z instalacją gazową około 170. Około. Także to jest coroczny większy koszt, prawda? Też niewygodą dla nas jest niemożność czasami wjechania do jakiegoś parkingu podziemnego i musimy sobie skorzystać z parkingu płatnego naziemnego, prawda? Także jakiś tam to jest koszt. Dodatkowym jeszcze kosztem, o którym nie wspomniałem, jest prawdopodobnie częstszy interwał wymiany świec zapłonowych, ewentualnie przewodów zapłonowych, gdyż gaz, instalacja gazowa, praca na gazie szybciej zużywa świece i często należy też świece dobierać troszeczkę inne, ale o tym
doświadczony mechanik na pewno Państwa poinformuje. No i proszę Państwa, najważniejszy koszt samego montażu instalacji gazowej. Oczywiście tutaj możemy mówić o kwotach od tak naprawdę, bo wszystko w zależności od jakim pojazdem się poruszamy, tak instalacja się dobiera. Inna instalacja będzie do silnika 1200 z roku 2000, a co innego do silnika V6 biturbo z aktualnego rocznika, prawda? Dlatego tu możemy śmiało stwierdzić, że w zasadzie od około 2500 od najprostszej instalacji koszty no już idą w górę, prawda? Ale powracając do wcześniejszych zdań, wszystko musimy sobie sami policzyć, czy nam się w miarę szybko taka inwestycja zwróci. A z czego składa się sama instalacja? Mam do dyspozycji dość prostą i podstawową instalację gazową, żeby Państwu omówić podstawowe również elementy. Także oczywiście paliwo musimy gdzieś zatankować, także zbiornik najczęściej montowany w miejsce koła zapasowego. Oczywiście jeżeli posiadamy większy samochód lub chcemy większe pojemności, oczywiście zbiorniki są również kształtu walca, ale najczęściej stosowany, najbardziej wygodny właśnie w miejsce koła zapasowego. Podstawą oczywiście cała instalacja musi być sterowana. Centralka sterująca zawsze jest w takiej instalacji mniejsza bądź większa. Akurat w tym pojeździe mamy zamontowaną tutaj w tym miejscu. Jest osłonięta od wilgoci, także dobrze chroniona przed takimi czynnikami zewnętrznymi. Następnym elementem, idąc powiedzmy od zbiornika z gazem, jest to filterek gazowy. Jeżeli mamy instalację z wtryskiem, mamy takie filterki dwa. Ale tak jak Państwu mówiłem, idąc od zbiornika, mamy najpierw zbiornik, filterek gazowy, czyli w fazy ciekłej gaz jeszcze tam jest, następnie jest parownik, w którym to gaz zmienia postać z fazy ciekłej w gazową. Następnie mamy filterek właśnie fazy gazowej, samego gazu, listwę wtryskiwaczy. Tutaj akurat silnik jest czterocylindrowy, czyli mamy cztery wtryskiwacze, każdy odpowiedzialny za dawkowanie gazu do poszczególnego cylindra. No i sama instalacja elektryczna całej instalacji. Oczywiście przełącznik w środku, którym kierowca decyduje, czy jeździ na gazie, czy na benzynie, jak również wskazuje często ilość gazu pozostałego w zbiorniku. A czego nie lubi gaz w naszym samochodzie? Otóż, Szanowni Państwo, na pewno nie lubi oszczędności. Oszczędności na częściach, na serwisie tej instalacji, jak na samym silniku. Także, tak jak Państwu wcześniej mówiłem, częstszy interwał wymiany świec zapłonowych na pewno zaowocuje nam mniejszym spalaniem i jakimiś kłopotami w pracy silnika. Na co my sami możemy sobie zwrócić uwagę, pilnujmy szczególnie w zimę, aby płyn chłodniczy miał swoje właściwości, żeby nam nie przymarzał, bo tak jak wspominałem, instalacja składa się z parownika, w którym ciepła ciecz chłodząca ogrzewa sam gaz, dlatego on zmienia postać, prawda? Również niski poziom płynu samego chłodzącego również może nam zaszkodzić. Również jazda taka ekonomiczna na bardzo niskich obrotach i raptowne przyspieszanie również nie są wskazane podczas jazdy na gazie. A poza tym dbamy i oszczędzamy po prostu. A gdy nie oszczędzamy, skutki są takie jak na filmach znalezionych w sieci. Zapraszam. Твоя машина заведен? Твоя. Заведен машина? Да. Блин, резко не можешь назад? Задним ходом. Надо делать чуть-чуть это.
sokağa altta kamera görüntülerini polis memur bey istedi, onları veriyorum. W dzisiejszym odcinku o oszczędzaniu to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia.